Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest pani Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości, no i szefowa regionalnych struktur tej partii. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, politycznie, no może się troszeczkę uspokoiło, może inaczej, troszkę się już uspokoiło i nagle tą naszą lokalną, ten lokalny światek polityczny rozpaliły wypowiedzi pana Ryszarda Wilczyńskiego, posła Platformy Obywatelskiej, dotyczące denazyfikacji, dezubekizacji oraz różnych innych, różnych innych wyrażeń na D. Ja rozumiem, że tam oczywiście pojawił się oficjalny protest. Zamierzacie to również zgłosić do Komisji Etyki. Czy może to już się stało? Nie, jeszcze nie. Natomiast rzeczywiście zamierzamy to zgłosić. Jeżeli chodzi o wypowiedź i zachowanie pana posła Wilczyńskiego, no to pokazuje jedno, to jest typowa mowa nienawiści i tutaj nie możemy pozostawić tego bez odzewu. Fakt jest taki też, że pan poseł Ryszard Wilczyński przeprosił. No właśnie, tam był poważny już taki list tłumaczący, oczywiście tłumaczący to jedno, ale oczywiście przepraszający, bo nie sztuką jest próbować wytłumaczyć jakieś takie zachowanie, które może być odebrane jako naganne, ale sztuką jest właśnie przeprosić, a pan Wilczyński zdaje się przeprosił. Tak. Czy mimo to chcecie go tam do tej komisji? Przeprosił. Mam nadzieję, że rzeczywiście dostrzegł sam, że jednak posunął się zbyt za daleko w tych swoich wypowiedziach. Zastanawiający jest jeszcze fakt, że stwierdził, że gdyby wiedział, że jest nagrywany, to użyłby innego słownictwa, nie wypowiadałby się w ten sposób. No to też pokazuje, że jednak nie wiem, czy możemy do końca wierzyć w to, że poczuł tą rzeczywistą winę. Być może po prostu to jest swego rodzaju próba takiego małego retuszu politycznego, nie taktu. Polityka to nie jest zabawa dla grzecznych chłopców i grzecznych dziewczynek, zdaje się, niektórzy tak mówią, no więc to również i takie sytuacje zdarzają się, ale zdarzają się też i gorsze sytuacje. Przed jakiś czas temu dotarły do członków Prawa i Sprawiedliwości do bardzo, bardzo poważne pogróżki. Tak, w zeszłym tygodniu, kiedy to mieliśmy obrady sejmowe, do wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, zarówno senatorów, jak i posłów. Ale wielu czy wszystkich? Bo to też nie do wszystkich. Czyli natomiast nie to jest tak, że ktoś wziął sobie bazę danych ze strony Sejmu i rozesłał to do wszystkich, tylko jakoś już to wybierał. Jakoś tam powiedzmy, nie wiem jaką metodą, natomiast nie wszyscy otrzymali, ale pismo odnosi się do wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o ustawę, która odbiera przywileje emerytalne byłym działaczom SBUB w zamian za to, że przegłosowaliśmy, mają zainteresować się naszymi rodzinami i nawet w piśmie tym anonimowym jest stwierdzenie, iż będą mordować naszych członków rodziny. Ja przepraszam, że ja kręcę głową, ale mi się nie chce wierzyć. Jestem na 98% przekonany, że jest to albo prowokacja, albo durnowaty i zupełnie niestosowny żart, bo no pewnych granic nawet w polityce raczej przekraczać nie wolno. Oczywiście. Ja mam też taką nadzieję, że nikt poważnie do tego, ktoś, kto rozesłał te listy, no to rzeczywiście powiedzmy, że był to głupi żart, natomiast my nie możemy w ten sposób takich rzeczy traktować i zostało to zgłoszone na policję, tak żeby policja też miała szczegółowe informacje i mogła się tą sprawą zająć. Jeśli to nie był mega sprawny informatyk, to najprawdopodobniej uda się dotrzeć i wyjaśnić, kto jest autorem. Mając też w pamięci sytuacje, które miały już miejsce, między innymi zamordowanie działacza Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu w Łodzi, naprawdę musimy być tutaj w tej sytuacji bardzo ostrożni. A jednak ta mowa nienawiści, która no, funkcjonuje w przestrzeni publicznej, motywuje co niektóre osoby do różnych działań. No, mam tutaj też na myśli ostatni, w cudzysłowie, spektakl, klątwa, kiedy to
Ja o sztuce, zwłaszcza o spektaklach, których na oczy nie widziałem i szczerze mówiąc chyba nie zamierzam oglądać, nie mam, raczej nie czuję się powołany, żeby dyskutować, pani poseł. Więc, no ale ja absolutnie rozumiem obawy i pewnego rodzaju niesmak, który wywołują tego rodzaju... Niesmak, ale powiem szczerze, że to jest też swego rodzaju też lęk i obawa, strach. Jeśli otrzymałby pan takie pismo, na pewno pierwszy moment, pierwsza reakcja, no... Obyśmy nigdy takich pism i takich sygnałów nie otrzymywali. I przejdźmy teraz, pani poseł, do nieco przyjemniejszych, ale tylko nieco przyjemniejszych spraw, bo niestety nie za dobrze się dzieje, zdaje się, z budowaniem dróg na Opolszczyźnie. Te bardzo ważne inwestycje, czyli obwodnice Niemodlina, Myśliny, Kędzierzyna, Koźla, na razie wypadły z kalendarza finansowania, tak to nazwijmy. To znaczy się nie możemy mówić o tym, że one wypadły. Z tego co wiem, odbyłam wiele rozmów wspólnie z wojewodą opolskim, z panem ministrem Adamczykiem. Te inwestycje nie wypadły, natomiast w tym roku nie będzie realizacja tychże inwestycji. Natomiast ja chciałam podkreślić, że to nie jest też tak, że Ministerstwo Infrastruktury zapomniało o województwie opolskim i nie przekazało żadnych środków na realizację właśnie inwestycji drogowych. Ja mam tutaj na myśli środki, które Ministerstwo Infrastruktury przekazało na remonty, budowy dróg gminnych, powiatowych. Mam tutaj też na myśli rządowe środki, które rząd przekazał na remonty dróg wojewódzkich. Mam tutaj też na myśli działania zmierzające w kierunku odbudowy drogi odrzańskiej, czyli przywrócenie czwartej klasy żeglowności rzeki Odry. To są też bardzo ważne inwestycje drogowe. Jeśli chodzi... Mimo, że są wcale nie w drogach, ale, ale są drogowe. Natomiast tak? Jeśli przywrócimy stan sprzed wielu, wielu lat, no na pewno sytuacja na naszych drogach też poprawi się, bo będziemy mogli wykorzystywać nie tylko drogi asfaltowe, tak. Tylko tutaj będziemy mieli do... Co, myśli pani, że doczekamy takiego czasu, że będzie można sobie stanąć na moście w Opolu i obserwować barki płynące? Tak, ja myślę, że jak najbardziej nasza determinacja w tym kierunku jest bardzo duża. Cieszę się bardzo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega też tą potrzebę i jeśli chodzi o środki finansowe, które w tym roku będą przekazywane i realizowane różne inwestycje, między innymi remonty śluz, to jest około 500 mln zł. Nie tak dawno mieliśmy spotkanie w elektrowni Opole i tam rozmawialiśmy również na temat budowy nabrzeża portowego. Wiemy, że za niedługo oddany zostanie kolejny kolektor, będzie potrzeba większego transportu. Tak, tego węgla będzie potrzebne. Tak. Czyli ta droga naprawdę będzie dla mieszkańców Opola, samego Opola, ale też Opolszczyzny, ta droga wodna, no można powiedzieć swego rodzaju zbawieniem. Dlatego, no, tak jak mówię, te inwestycje, te trzy obwodnice, które mają być realizowane w ramach programu 4.2 infrastruktura drogowa, one będą realizowane, natomiast nie w tym roku. Trzymamy panią za słowo, pani poseł. Pani poseł, czy w pani okolicy słychać brzęczenie pił mechanicznych? Czy słychać? Tak, nawet bardzo słychać, a z tego względu, iż ja mieszkam bardzo blisko lasu, no i tam realizowana jest tak naprawdę całoroczna wycinka. Ale wie pani, że moje pytanie dotyczy czegoś innego, ponieważ no, chyba musicie to przyznać, trochę nie wyszło z tą pierwszą ustawą, którą teraz musicie poprawiać. No powiem tak, popełniliśmy rzeczywiście błąd, przyznajemy się do tego błędu, dostrzegamy go. Myślę, że to jest najważniejsze i już na następnym posiedzeniu sejmowym będziemy... Na najbliższym, rozumiem, tak? Tak. Z tego co wiem, na najbliższym jest to możliwe. Będziemy procedować nad nowelizacją tejże właśnie ustawy, która tak naprawdę
no jest potrzebna. Pan na pewno też zdaje sobie sprawę, jak do tej pory wyglądały te kwestie. Oczywiście powinny tam znaleźć się bezpieczniki, które no nie będą pozwalały na pewnego typu działania i te bezpieczniki mają się właśnie znaleźć. Ale jeśli chodzi o tą ustawę, ta ustawa jest dobra. Nie mówię o tym kształcie, który był teraz, natomiast mieszkańcy Opolszczyzny i nie tylko, no, byli z tej ustawy zadowoleni, bo tak naprawdę każdy właściciel swojej posesji chciałby móc nią dysponować w dowolny sposób. Ale to też i nie może tak być chyba do końca, żeby było takie totalne wolność Tomku. Nie, ja nie mówię o totalnym, natomiast no, czasami niekiedy dochodziło tak naprawdę do absurdów. Kiedy to na przykład właściciel jakiejś tam posesji zamierzał wyciąć drzewo, które zdarzały się takie sytuacje, które zagrażało w jakiś tam sposób budynkom czy mieszkańcom. To ja pani poseł na zakończenie tylko powiem tyle, że życzę, żeby tempo poprawienia tej ustawy było równie szybkie jak tempo jej uchwalenia. Na pewno będzie. Katarzyna Czochara, przewodnicząca Opolskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.